Jak się nazywa twój nowy przyjaciel? Bogdan. Siemka! Hej! Heka! Dzisiaj świnica! O, jak tam ładnie, patrz! Wow, no! Wow! I tak, dzisiaj świnica, 5:30, niby nie minus 20, ale i tak zimno, pochmurnie. Nasza trasa na świnicę idzie przez przełęcz Liliowy. A dlaczego? No, bo tu niedźwiedź chodzi z małymi i się czekamy. No, prawie jak świnica, ale to prawie przez duże P. I'll say, 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 I'll say
Pani Adi? Jak się nazywa twój nowy przyjaciel? Bogdan. Powiem wam ciekawostkę. Bogdan lubi tosty. I jest spasionym krukiem. Pierwszy i ostatni raz używam takiego SPF-a. Hejka, krótkie podsumowanie. Tak, porównanie, czy świnica jest łatwiejsza zimą, czy latem, czy tam jesienią. No to zacznijmy od tego, że latem idzie się troszkę inną trasą. Końcówka nam się różni, jest to dłuższa trasa, jest tam więcej łańcuchów i troszkę więcej wspinaczki. Ja latem spotkałem się z odcinkiem, gdzie był śnieg i jak nie jest się przygotowany, to po prostu jest dużo, dużo trudniej. A zimą jest tego śniegu po prostu tyle, że w rakach to pokonanie tego szczytu jest dużo, dużo łatwiejsze. Przy takich warunkach, jak mieliśmy dzisiaj, czyli jedynka, piękne słońce i przetarty szlak, nie ma problemu. Natomiast nawet przy najlepszych warunkach w lato te problemy mogą się pojawić. No więc zima jest łatwiejsza według nas. I to chyba wszystko. Do zobaczenia na szlaku. Cześć! Pa! Hej!